Cześć. Zaczynamy relację z targów EICMA w Jolanie i zaczynam od marki na zaproszenie, której tutaj jakby nie było przyjechałem, która jest, co by nie mówić, dość wyjątkowa, ponieważ w teorii, wiecie, oni jak zwykle może nie wprowadzają tej rewolucji, bardziej taką ewolucję każdego modelu, ale patrząc na tendencje rynkowe, co się dzieje, chociażby zeszłoroczny E-Clutch dzisiaj będzie występował w każdej szanującej się marce, znaczy oczywiście w odpowiednich wariacjach dla danej marki, ale to jakby Honda znowu zaprezentowała nowy trend, do którego wszyscy się powoli zbliżamy. Czyli niby bez polotu, ale jednak wszyscy teraz próbują nadgonić, można więc powiedzieć taka mała rewolucja. Taka też może okazać się hondowska wizja przyszłości z nowymi koncepcyjnymi pojazdami elektrycznymi i wysokowydajnym silnikiem spalinowym V3 Engine Concept. Ta droga w kierunku elektryfikacji i motoryzacji była dość mocno zaznaczona. Choć na tę chwilę jest to kierunek stricte miejskich pojazdów, to do 2030 roku Honda chce wprowadzić 30 motocykli elektrycznych. Ja wiem, że elektryki nie robią jakiegoś wielkiego wrażenia. To motocykle stricte do jazdy po mieście, które, przyznam szczerze, z mojego doświadczenia już dość dużego z tymi pojazdami, no nie szalały jakoś specjalnie, ale też przyznam, miałem do czynienia z markami stricte chińskimi i tam zawsze coś było do poprawienia. Dlatego cieszy mnie, że Honda wchodzi szeroko w rynek pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę to jest odświeżenie pojazdu z 1994 roku, który był produkowany na rynek japoński, a dzisiaj wchodzi do nas i powiem Wam, że zapowiada się ciekawie. Spójrzcie chociażby na ekran 7 cali z nawigacją, z road synkiem, wyjmowaną baterią. Właściwie tutaj wchodzą, z tego co się doczytałem, dwie baterie, zasięg około 100 km, nie, 70 km, prędkość 83 km na godzinę. Ten enigmatyczny zwrot, silnik boczny, już teraz naocznie wiem w końcu o co chodzi. Większość elektrycznych pojazdów ma silniki wbudowane w tylne koło, co ma pewne plusy, ale generalnie te silniki dość mocno potrafią się przegrzewać, co powoduje uszkodzenie tak prostego silniczka, który w teorii ciężko jest uszkodzić, ale jeśli go obciążymy odpowiednio, to łatwo jest go wypalić. Zdecydowanie, tak jak w rowerach, mid-drive'y tak zwane, te montowane, wiecie, w miejscu supportu, lepiej się sprawdzają, lepiej oddają moc, można z nimi więcej zrobić, bo można im dołożyć przełożenia. Tak widzę, że tu jest to zrobione bardzo podobnie, czyli mamy taką samą przykładnię, widzę, jak w normalnych 120 piątkach spalinowych Hondy, do której został zamiast w miejscu sprzęgła odśrodkowego zamontowany silniczek. Żeby nie było zbyt łatwo, jest plan na to, by w końcu wdrożyć do Europy stacje wymiany baterii. Takie, że wiecie, już nie będzie ładowania, które trwa w przypadku tego sprzętu od 3 godzin do 6, tylko podjeżdżacie, wymieniacie, takim paczkomacie, nazwijmy to, baterię i można lecieć dalej. Także idziemy grubo, szukam kolejnych elektrycznych nowości, których tutaj powinno być dość dużo. Honda zapowiada do 30 sztuk do 2030 roku bodajże, także grubo wchodzą w tą elektrykę. EV Fun i Urban Concept, czyli zapowiedź nowej drogi. Ja wiem, to tylko koncepty, ale mam wrażenie, że jeśli Honda się za to weźmie, to te motocykle będą jeździły dokładnie tak, jak oni zakładają. Wyglądają naprawdę bardzo dobrze. No i no cóż, no, czekamy na premierę. Ten teoretycznie ma być już dostępny w 2015 roku. Nie jest to duża maszyna, co akurat dobrze świadczy o elektryku, bo dzięki temu no, im lżejszy, tym ten zasięg będzie lepszy, łatwiej będzie osiągnąć ten zasięg. Ten Naked będzie miał osiągi na poziomie spalinówek w pojemności 500-600 cm3, zasięg przekraczający 100 km i możliwość szybkiego ładowania w zasadniczo w każdej stacji ładowania, gdzie możesz naładować na przykład elektryczny samochód. Sprzedaży ma się pojawić już w 2025 roku. Przechodząc do spalinowych nowości, a przecież na te czekacie przede wszystkim, bomba na początek, Honda wchodzi w uniwersum silników trzycylindrowych. Tylko zrobią to oczywiście po swojemu. Silnik V3, coś czego jeszcze nie widziałem. Jeden cylinder z tyłu, dwa do przodu, rozchylenie 75 stopni i bardzo ciekawe rozwiązania, typu wałek rozrządu, który ma napędzać pompę wody i wałek wyrównoważający, który ma napędzać pompę oleju, albo na odwrót, już nie pamiętam, ale co jest najciekawsze, to zobaczcie, że tutaj na samej górze siedzi prężarka i żeby było ciekawiej, jest ona zasilana elektrycznie, więc tak naprawdę od zestrojenia tego całego ustrojstwa będzie zależało,
ile będzie tłoczyła powietrza niezależnie od obrotów. Nie wiem, jaka jeszcze pojemność, do czego to trafi, nie mam pojęcia, mogę się tylko domyślać, ale wygląda naprawdę ciekawie. Motocykl, którego w zasadzie nie trzeba było poprawiać, bo był po prostu dobry, ale żeby nie było. Teraz będzie wyglądał bardziej jak jego starsza siostra Africa Twin. To fajny gadżet, tudzież detal. I to, na co najbardziej narzekałem przy Hondach, czyli ten system zarządzania motocyklem, też się dość mocno zmienia i jest po prostu z road syncem, czyli dużo prostszy do ogarnięcia dla takich ludzi jak ja, którzy często jeżdżą innymi motocyklami i po prostu tak naprawdę dla każdego, bo im łatwiej nam się wszystko tutaj będzie regulowało, zmieniało, tym lepiej dla nas. A road sync to trzeba byłoby cały oddzielny materiał na ten temat zrobić, bo jest naprawdę świetny. Komendy głosowe, odpowiadanie głosowe na przykład na SMS-y i tym podobne inne rzeczy. Coś niby normalnego, ale po prostu Honda zrobiła to tak, że to działa jak działać powinno. Więc fajnie, że trafia to do szerszej gamy modelowej. Jest to wszystko ujednolicone, prosty przyłącznik czterokierunkowy. Nie ma już tutaj setek przycisków nie wiadomo do czego. Brakuje mi tylko jeszcze i klacza do pełni szczęścia w tym motocyklu i będzie naprawdę bardzo fajny i jeszcze bardziej uniwersalny turystyk. GB350S to trochę takie ciekawe nawiązanie do historii Hondy, rzekłbym powrót do korzeni, do lat 60. Pędzony wiatrem singiel to z jednej strony prostota konstrukcji, więc niższe koszty produkcji, co wpłynie na przystępną cenę zakupu. Z drugiej strony sporo nowoczesnych rozwiązań, w tym mimo małej pojemności będzie to na przykład kontrola trakcji HSTC. Motocykle motocyklami, ale nie zapominajmy, gdzie jesteśmy. Mediolan, stolica mody światowej. I tutaj proszę bardzo, zazdroszczę, mniej wdzianka, bardziej odwagi za przyodzianie takiej stylówy. Ale wracajmy do tego, po co tu przyjechaliśmy. Na karcie społeczność na YouTube zadawałem pytanie, co szczególnie Was interesuje z mediolańskich nowości. I oczywiście nie mogło zabraknąć króla sprzedaży wśród skuterów w Europie. PCX125. Pytanie tylko, jak poprawić perfekcję. I tu Honda ewidentnie posłuchała klientów, więc poza ewolucją strony wizualnej dostajemy lepszy układ hamulcowy, ze szczególną uwagą na tarczę tylną oraz wersję wyposażenia Deluxe, która otrzyma znany na przykład z NX-a 500 wyświetlacz obsługujący aplikację Road Sync. Taki sam wyświetlacz otrzyma moja ulubiona, głównie przez to, co razem przeszliśmy. Naprawdę? No naprawdę, wyciągniemy. Dawaj, cię. Wyciągniemy cię, jedź. Raczej. ADV350. Ekran umożliwiający łączność ze smartfonem w motocyklu o zabarwieniu wycieczkowym to na dziś dzień oczekiwany feature. Podobnie jak tylne amorki z regulacją napięcia wstępnego. I to fajne. Pasuje mi do skuterowego wszędołaza. Podobnie jak szeroki wybór pakietów wyposażenia i stylistycznych, gdzie dorzucić możemy komplet gmoli i halogeny na przykład. Tu jest zaznaczona ta największa w sumie zmiana w każdym jednym motocyklu Hondy. ESP plus w tym konkretnym przypadku, czyli każdy silnik został dostosowany, przestrojony tak, żeby spełniał normy Euro 5+, które wchodzą od 2025 roku. I ogólnie rzecz ujmując, tak wczytywałem się w cały ten system ESP i zasługuję na pełny odcinek w tym temacie, ponieważ no, jest tam sporo rzeczy zastosowanych takich, o których wiedziałem, że istnieją, ale nie sądziłem, że też w motocyklach są stosowane. Także chyba coś tutaj na ten temat nagramy, przy okazji może testu SH, ale nie jest tu wielki piątki, bo przecież to już Wam pokazywałem, a konkretnie w tym moim ulubionym butelkowym kolorze. Płynnie przechodząc ze skuterasów na klasyczny motocykl. No dobra, powiedzmy, że klasyczny. Jeden z nudniejszych motocykli Hondy, jaki miałem kiedykolwiek do czynienia, NC700. Brak mocy, ni to skuter, ni to adventure. Ciężko było stwierdzić, a dziś NC750X debiutuje. Odświeżony i to dość mocno. Wygląda już troszkę bardziej konwencjonalnie, chociaż ten motocykl, wiecie, ta jego nudna z pozoru stylistyka jednak ma tutaj większy sens. Czemu? Ponieważ tutaj, nie wiem czy wiecie, ale nie ma standardowego zbiornika. Zbiornik znajduje się gdzieś tu. Tu natomiast mamy 23 litry, żeby pomieścić, jak Honda podaje, adventure'owy kask. Dość imponujące jest i właśnie takie poplątanie z pomieszaniem. Troszkę idziemy w stronę skuterów, troszkę motocykli. Oczywiście najlepsze rozwiązanie, jakie może być, to już chyba siódma generacja DCT. Dzięki temu ten silnik jest po prostu fajny, płynny,
I tutaj DCT oczywiście nabiera niesamowitego sensu, podobnie jak ten wyświetlacz z RoadSynkiem. Znowu, prosta, zwykła manetka, bez masy guziczków jesteśmy łatwo w stanie się odnaleźć, ale to już mówiłem chyba dzisiaj miliony razy. Guzik prawdopodobnie na dodatkowe oświetlenie akcesoryjne, które możecie zresztą zobaczyć przy tej najbardziej obleganej, zgadnijcie dlaczego, obleganej sztuce. Z dodatkowymi gumami, z dodatkowym oświetleniem, z kompletem kufrów, troszkę wyższą szybą. Wydaje się to być bardzo ciekawym turystykiem, a zwłaszcza dlatego, że ten silniczek może nie ma jakichś piekielnych osiągów. To jest 56 koni mocy, jeśli dobrze pamiętam, ale dość istotna rzecz, średnie spalanie, 3,6 litra na 100 km, czyli jedziemy dalej, taniej i dzięki temu podróżujemy więcej. Proste i logiczne. Ze wszystkich ciekawostek, które tu znaleźliśmy, to motocykl, na którym aktualnie sobie siedziałem. Rebelka 1100 CMX, 1100T konkretnie, ale w takiej wersji, no powiedziałbym, kurczę, po amerykańsku troszkę zrobionej. Michale, co myślisz? Ja myślę, że przede wszystkim... Czekaj, tu muszę do ciebie mówić. Kurde, ja w domu się będziemy przytulali. Nie, ten wyjazd stoi pod znakiem przytulania, no ale... Tu pójść taką muzyczkę romantyczną. Przede wszystkim, ja mam jakieś wrażenie, że ona większa kiedyś była. Takie też wrażenie, nie wiem czy przez tą owiewkę i te śmieszne kuferki z tyłu, ale jest taka malutynka. Znaczy, te owiewki i kuferki dodają mi wielkości, bym powiedział, przynajmniej wizualnej. No, malutynka. Tak, ja bym to nazwał po prostu japoński wymiar, nie europejski, troszkę. Rozmiar. No. Ale silnik ma duży i mocny i z DCT, także... Dobra, i to tak naprawdę wszystko. Na szybko i bardzo wybiórczo o stanowisku Hondy. Jak już wspomniałem, każdy z motocykli dostał tu mniejsze czy większe zmiany i w teorii niby niezbyt ambitne, a w praktyce nie sposób wszystkiego spamiętać. Ale też i pozostawmy sobie pretekst do dokładnego przetestowania nowości w nadchodzącym sezonie. Także na tą chwilę dzięki za oglądanie części pierwszej. Zapraszam na kolejne materiały z EICMA, które pojawią się bardzo szybko oraz oczywiście do lajków i subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, jeśli ty jeszcze tego nie robisz. A jeśli masz jeszcze chwilkę, zapraszam do obejrzenia pozostałych produkcji.